Tu ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry państwu. Dzisiaj naszym gościem jest ponownie dr habilitowany Patryk Pleskot, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, naczelnik oddziałowego biura badań historycznych IPN w Warszawie, autor dwutomowej książki Rurasz, Spasowski: Żywoty równoległe wokół ucieczek ambasadorów PRL w grudniu 1981 roku. Dzień dobry państwu. Witam cię Maćku. Kiedy w pierwszym podcaście z cyklu Ekspres Czytelniczy IPN rozmawialiśmy o twojej poprzedniej książce, zapowiedziałeś czytelnikom o kolejną publikację. No żartowałeś, bym nie kusił cię na opowieść o Rurażu i Spasowskim, ponieważ możesz mówić przez godzinę. To nie był żart, to była deklaracja. No właśnie. Ponieważ dwa ciekawe i pachnące drukiem tomy już trafiły do księgarni, mam dobrą okazję do spełnienia tej zapowiedzi, więc zaczynamy. Proszę o ochronę, Jack. Zatoniemy razem z innymi. Tytuły pod rozdziałów brzmiały jak z powieści sensacyjnej. Sama zaś książka zaczyna się od znalezienia naboju pistoletowego w jednym z salonów ambasady PRL w Waszyngtonie. Czy chcesz powiedzieć, że historia Spasowskiego i Rurarza to gotowy scenariusz filmu szpiegowskiego? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście byłby tu wymagany dość duży budżet. Może to jest tą granicą, która sprawi, że nie będzie ta, ta historia czy te historie sfilmowane. Natomiast rzeczywiście życiorysy obu tych dyplomatów, obu tych no, defektorów, jak to mówiono później, czy zdrajców, jak to propaganda komunistyczna mówiła, są rzeczywiście bardzo bogate. Moment ucieczki sam w sobie jest takim hitchcockowym, prawda, trzęsieniem ziemi, od którego można by taki film zacząć. Staram się też od tego książkę zacząć. No i później cała narracja takiego filmu mogłaby być, Książki jest podporządkowana temu, żeby zrozumieć, jak do tego doszło, że tego grudnia 81 roku obaj zdecydowali się uciec. Opowiadam też, co się działo później. Tak więc te dwa tomy są oscylują wokół, wokół tej osi, w którą jest ucieczka. W pierwszym skupiam się na opisaniu samej ucieczki i to, co ją poprzedzało, natomiast na drugim staram się odpowiedzieć, co było później. Staram się również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do tego doszło, dlaczego obaj zdecydowali się w reakcji na wprowadzenie stan wojenny, wybrać wolność, jak to mówiono. Zdecydowałeś się na pokazanie postaci Rurarza i Spasowskiego równolegle. Dlaczego? Punktem wyjścia, znowu, była ucieczka. Oni uciekli w prawie, że jednocześnie, bo Spasowski poprosił o azyl w Stanach Zjednoczonych 19 grudnia 1981 roku, a Rurarz zrobił to samo, tylko, on był, będziemy o tym mówić, ale był ambasadorem w Japonii, musiał się udać do ambasady amerykańskiej w Tokio i poprosił o ten azyl tam 4 dni później. Tak więc zastanowiła mnie ta korelacja czasowa tych dwóch ucieczek. Też wiedziałem, że obaj byli dyplomatami, którzy mieli dość błyskotliwą karierę, jak na Warunki PRL-u i chciałem zobaczyć, czy gdzieś w tych życiorysach te ich drogi się nie, nie przeplatały, i czy być może te motywy, te podłoże ucieczki było podobne, może tożsame, starałem się właśnie stworzyć takie biografie równoległe, starać się prześledzić te dwa życiorysy nie w dwóch osobnych książkach, ale właśnie połączyć te życiorysy tak, jak połączyła jej obu tych mężczyzn ucieczka. A jakie pułapki czekały na ciebie przy pisaniu tej książki? Z jakich materiałów korzystałeś oprócz wspomnień, przy pisaniu tej pracy, czy rozmawiałeś z rodzinami? No właśnie, to też a pro tych rodzin i pułapek. Te pułapki są rozliczne, można by powiedzieć, jak to często jest w historii najnowszej. Przede wszystkim od strony takich klasycznych dokumentów jest problem z dokumentacją amerykańską. Wiemy, że obie ucieczki były organizowane, przygotowywane przez. W sensie nawet, nie, nie mówię już o podłożu takim, nie wiem, motywach, czy wcześniejszych działaniach, ale Sama operacja wyprowadzenia ambasadorów z danego kraju i przeprowadzenia ich suchą nogą na tą drugą stronę wymagała z oczywistych względów działalności i operacji prowadzonych przez służby amerykańskie, w przypadku Ruraża też we współpracy z japońskimi i my do końca nie wiemy, jak te operacje wyglądały, ponieważ materiały ich dotyczące są nadal tajne. Więc tutaj jest ta pewna ściana. Z którą musiałem się zderzyć i którą starałem się omijać czy rozbijać za pomocą innych źródeł. Mamy bardzo bogaty, akurat tutaj nie można narzekać na brak źródeł od strony polskiej czy wytworzonych w Polsce. Głównie są te materiały oczywiście służb specjalnych perelowskich z kolei, które później starały się bardzo dokładnie zbadać, co tak naprawdę się stało, dlaczego obaj uciekli, no i wytwarzając przy okazji bardzo dużo materiałów. Są materiały śledcze, skorelowane zresztą z tymi bezpieczniackimi, no bo sądy również. Te postępowania prowadziły, skazując zresztą obu dyplomatów zaocznie na karę śmierci. Mamy wreszcie bardzo bogatą spuściznę wspomnieniową obu bohaterów książki, w postaci czy to książek, czy to artykułów, czy to wywiadów prasowych. Tak więc tutaj też taka dokumentacja własna, wytworzona przez obu uciekinierów, obu dyplomatów jest, jest bogata. Jeśli chodzi o kwestie rodzinne, to tutaj był duży problem. Otóż od strony rodziny Spasowskich, bo też może od razu to uściślimy, uciekły, uciekli nie sami ambasadorzy, uciekły też ich najbliższe rodziny, prawda? najbliżsi. W przypadku Ruraża będzie to żona i córka, w przypadku Spasowskiego również będzie to żona, córka i zięć. Tak więc bo pamiętajmy o tym, że uciekają rodziny. To jest drama rodzinna, a nie tylko indywidualna. Natomiast problem jest taki, że w przypadku Spasowskiego właściwie już żaden taki najbliższy krewny nie żyje. No bo nie żyje sam Spasowski, nie żyje jego żona Wanda, nie żyje jego córka Maria, która zmarła bezdzietnie. Tak więc tutaj nie żyje też ten zięć. Tutaj ta ścieżka się zamknęła właściwie, prawda? Natomiast w przypadku Ruraża z takiej najbliższej rodziny, osoba, która jeszcze była bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, to jest córka. To jest córka Zdzisława Ruraża, Ewa, która zresztą specjalnie przyjeżdża teraz pod koniec roku do Polski, żeby też uczestniczyć w jednej z promocji książki. Tak więc bardzo mnie to, mnie to cieszy. Natomiast jest to świadek z drugiej ręki, jeśli tak można powiedzieć. Nie, oczywiście ona może przedstawić swój punkt widzenia, jak, jak ona widziała tą całą sytuację jak widziała swego ojca, no ale jest to świadek z drugiej ręki powiedzmy, tak więc też starałem się nie uzależniać też tej narracji od tego jednego świadka, tak więc y, oczywiście korespondowaliśmy bardzo, bardzo intensywnie z panią, z panią Ewą Rurasz, ale starałem się nie zaburzyć tych proporcji. No bo skoro te żywoty równoległe, to też trochę podobne nastawienie. Nie chciałem, żeby w przypadku Spasowskiego nie było żadnych relacji, prawda, właściwie, a w przypadku ruraża akurat bardzo takie mocne oparcie tej narracji, tylko na relacji córki. Tak więc starałem się to traktować dość w ograniczony sposób, by jednak patrzeć na te postacie w miarę porównywalny sposób. Spasowski pisze na przykład o telefonowaniu do departamentu Stanu w sprawie decyzji o azylu politycznym z własnej. Rezydencji czy niebezpieczniejsza byłaby budka telefoniczna? To znaczy byłaby, natomiast to jest też tak, że on tam powiedział, że to jest tak, to dzwonienie, które zacytowałeś na samym początku, ten telefon, prawda? Część rozdziału, że się nie możemy wytrzymać dłużej, prawda, że to już jest koniec Jack, że prosimy o ten azyl. To już był finał całej operacji, prawda? On się już wcześniej umówił ze skandlanem, i ten telefon po prostu powiedział, że okej, okay, robimy to. Tu nie trzeba było mu nic, nic nic bardziej, bardziej szczegółowo. Tego realizować. Natomiast, mi rzeczywiście to świetnie, że zwróciłeś na to, na to uwagę. To wykazały się spostrzegawczością, bo rzeczywiście brzmi to trochę niewiarygodnie wręcz, prawda? No, dzwoni po prostu z rezydencji, no, mówi, że prosto razem polityczny, no ale no, wszystko na to wskazuje, bo tak to wynika i z dokumentów amerykańskich, i z dokumentów polskich i no to się wszystko zazębia. Tak więc rzeczywiście on taki telefon odbył. Nawet ja to rozumiem tak, że w tym momencie po prostu sprawa była już przesądzona i chodziło tylko o hasło, o stwierdzenie, że okej. Okay. I nawet jak ktoś posłuchiwał, no tak usłyszał w porządku, Jack, robimy to, No to nie musiał koniecznie jeszcze się tutaj no, bardzo mocno jakoś gorączkować czy obawiać. Nie jest też wykluczona, na to dowodów nie ma, że Amerykanie powiedzieli Spasowskiemu, że ta linia jest bezpieczna. Ale to już wchodzimy właśnie na kwestię jakby zabezpieczenia operacyjnego, tego wyprowadzenia ewakuacji spasowskiego z, z rezydencji. Tu niestety o no, tych dokumentach amerykańskich po prostu nie wiemy. Natomiast rzeczywiście było tak, że on, on zadzwonił. Wcześniej odbył bardzo tajemniczą podróż do Nowego Jorku, o której też bardzo mało wiemy, nawet w swoich wspomnieniach mało o niej pisze. Prawdopodobnie gdzieś w tym nowym Jorku rozmawiał już w sposób ostateczny z Amerykanami, być może z wykorzystaniem kanałów kościelnych również, bo tutaj rola duchownych gdzieś przewija się bardzo mocno. I prawdopodobnie wtedy ta jakby, operacja została już jakby, uzgodniona i chodziło tylko o ten zapłon, czy o pociągnięcie za spust przez Spasowskiego, co nastąpiło no, symbolicznie oczywiście, alegorycznie przez ten telefon, który gdzieś wczesnym popołudniem 19 grudnia 81 roku czasu waszyngtońskiego z rezydencji został wykonany. Czy opis Spasowskiego pokazuje profesjonalizm amerykańskich służb, czy raczej przypomina historię z filmu sensacyjnego? No, skoro się udało, to znaczy, że było przygotowane dobrze, prawda? Bo tutaj udało się tą operację wyprowadzenia Spasowskiego spod skrzydeł polskich i sowieckich, ewentualnie opiekunów przeprowadzić w sposób skuteczny. Tak więc można powiedzieć, że akcja była profesjonalna i, spas, i wspomnienia i inne dokumenty pokazują, że akcja została przeprowadzona w sposób szybki i w miarę profesjonalny, bo właśnie już 15 minut po tym telefonie pierwsi funkcjonariusze się pojawili. Długi był proces pakowania się Spasowskiego, no bo to zajęło wręcz kilka godzin, co można uznać za no, jakiś jednak zgrzyt, no bo to trzeba było szybko to, to robić, ale tutaj prawdopodobnie po prostu w tym zamieszaniu, chaosie, chaosie no, Spasowscy utrudnili trochę tą operację, gdzieś tam dość chaotycznie się się pakując, mogło to trwać nawet do no, gdzieś 21, powiedzmy, czy 22, czyli no, w sumie ładnych parę godzin. No ale skoro się udało, to znaczy, że się, że się udało. i Później ta cała kawalkada samochodów została wyprowadzona. W międzyczasie pojawił się kierowca z Pasowskiego, z ambasady w, tych, w tym pobliżu. On został, że powiem, poproszono go, żeby został w samochodzie, do czego on się dostosował. Zresztą poproszono go podobno również, czy nie chciałby sam o azyl polityczny wystąpić. On powiedział, że że nie, no ale udało się mimo tego opóźnienia, tego długiego pakowania się i tego, że akcja trwała na kilka godzin, co można stwierdzić, że niekoniecznie był to ideał, prawda, no ale skoro się udała, no to się udała, chociaż jest to rzeczywiście trochę, trochę, trochę mimo wszystko dziwne, że przez te kilka godzin, kiedy te domy, prawda, stoją różne, różne dziwne samochody, też policyjne, ale też cywilne, gdzieś jakieś światła są, to wszystko oświetlone, później taka walkada rusza, że tutaj nikt temu nie przeszkodził, no ale nie przeszkodził, no to znaczy, że się, że się udało, zupełnie inaczej to wyglądało w przypadku ruraża, który miał sytuację trudniejszą. On musiał się wydostać z własnej ambasady w Tokio, w no, środowisku nieamerykańskim i dojechać do ambasady amerykańskiej. I to też jest cała dość skomplikowana operacja, która rzeczywiście przypomina filmy sensacyjne, bo tutaj no, w każdej chwili to mogło się gdzieś, gdzieś załamać. Zainteresowanych odsyłam do tego opisu, który mi zajął kilkadziesiąt w sumie stron właśnie w książce, Ale to akurat jest dość ciekawy, no, bo to każda sekunda, że tak powiem, jest, jest decydująca. Ostatecznie pod pretekstem udaje się wyjść najpierw Janinie Ruras, czyli pod pretekstem zakupów. Później, pod, pod też różnymi pretekstami, udaje się wyjść, wyjechać właściwie samochodem. Tylko bez kierowcy. Sam Róż kierował samochodem Właśnie Zdzisławowi Różowi i jego córce Ewie. Oni później na mieście, że tak powiem, przechwycili czekającą na nich Janinę i chcieli ruszyć do ambasady amerykańskiej, tylko nagle się przekonali, że nie znają adresu. Zawsze kierowca woził przy takich okazjach, no i panika, co robić, nie wiem jak jechać. I ostatecznie było tak, że zamówili taksówkę, tylko prosili taksówkarza, żeby on po prostu jechał do tej ambasady, a oni tym samochodem dyplomatycznym pojechali po prostu za tą taksówką do ambasady amerykańskiej w Tokio. Tam poprosili o azyl, no i to już Amerykanie się wtedy nimi zapiekowali, z pomocą też oczywiście służb dyplomatycznych i specjalnych japońskich. I później mamy taki dość też ciekawy motyw następnego dnia, bo ta ucieczka nastąpiła 23 grudnia czasu tokijskiego. 24 grudnia czasu tokijskiego następuje ta ewakuacja przez zwykłą linią lotniczą, rejsową zresztą. rurasz został ewakuowany, tylko że on leciał no, te kilkanaście godzin cały czas w Wigilię, no, bo to przez zmianę czasu on wylądował w, ostatecznie w Waszyngtonie, też jeszcze w Wigilię wieczorem. Tak więc całą tą wigilię spędził w samolocie, przechodząc przez różne strefy czasowe, no i udało się to przeprowadzić też skutecznie. Tak więc, no rzeczywiście, w sumie, jak teraz im dużo o tym mówię, tym jestem bardziej chętnym do przyznania ci racji, że to nie było może idealne rozwiązanie, i nie było to rzeczywiście bardzo profesjonalne, w sumie, jak tak pomyśleć, no ale było skuteczne, efektywne, tak więc w tym znaczeniu profesjonalne. Czy przed stanem wojennym zdarzało się, by dyplomaci PRL prosili o azyl polityczny, by uciekali z socjalistycznej ojczyzny? Zdarzało się, było to dość jednak rzadkie i nie na, na takim szczeblu. To jest właśnie pytanie, które sobie też postawiłem jako właściwie drugie, a może nawet równolegle do pierwszego. To znaczy nie tylko dlaczego oni uciekli, ale dlaczego uciekło ich tak, tak mało, że można powiedzieć, dlaczego tylko oni uciekli. Bo właściwie jak popatrzymy sobie na nawet historię całej dyplomacji ludowej, powiedzmy, Polski, to okej, okay, w tym pierwszym dziesięcioleciu w okresie przed Stalinowskim, Stalinowskim, te ucieczki są dość, dość liczne, ale to też nic nie są ucieczki. Prawda, na ambasadorów najważniejszych placówek. Później uciekają poszczególni dyplomaci, uciekają funkcjonariusze, oficerowie służb specjalnych, ale naprawdę do wyjątkowych sytuacji należy taka, w której uciekłby ambasador pełniący aktualnie w momencie ucieczki funkcje ambasadorskie. I właściwie uważam, że oprócz Różeństwa Spasowskiego no nie ma takiej tożsamej czy bardzo porównywalnej sytuacji. To jest też pytanie, które sobie zadawałem. Dlaczego uciekło tylko dwóch? Albo dlaczego uciekli właśnie tylko oni, a nie inni? Tak więc to było pytanie, które było od razu jakby drugą stroną medalu. Pierwszą jest, dlaczego uciekli Juraj Spasowski, drugą, dlaczego uciekli tylko oni, właśnie oni, prawda? Czy ambasadorzy nosili się z zamiarem ucieczki dużo wcześniej, czy też można uznać, że wprowadzenie stanu wojennego było tylko pretekstem, czy wcześniej nie zgadzali się z systemem? Ha, i tutaj wkraczamy, no to tym pytaniem otwierasz nie godzinę, ale dobę dyskusji właściwie, na którą mógłbym się zdecydować, bo to jest właśnie pytanie, które sobie zadawałem i na które staram się na tych 1400 stronach opowiadać. Odpowiadać i, i chyba tak na, na 100% tej kropki nad i nie, nie stawiam, ale oczywiście mam tu swoje teorie. W największym skrócie rzecz ujmując, przez zdecydowaną większość swojej kariery dyplomatycznej, czy też w handlu zagranicznym, bo Rurasz zaczynał od handlu zagranicznego, zarówno Romuald, Spasowski, jak i Zdzisław Rurarz byli ludźmi establishmentu. No inaczej by tej kariery zresztą, zresztą nie robili, kariery błyskotliwej. Powiedzmy tylko, że Spasowski dwukrotnie, co się nie zdarzyło nigdy i wcześniej i nigdy później, dwukrotnie był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w okresie stalinowskim został po raz pierwszy nominowany. Na początku lat 60. został odesłany, po prostu zakończył kadencję. No i później w 78. roku przyjechał do Stanów Zjednoczonych po raz drugi i już stamtąd nie, nie, nie wrócił. Zdzisław Ruraż był chociażby doradcą ekonomicznym Edwarda Gierka, jest taka książka, byłem doradcą Gierka, może najbardziej znana publikacja Ruraża, Też był, działał w organizacjach międzynarodowych przy ONZ-cie, no, został w końcu ambasadorem właśnie w Japonii jako jeszcze stosunkowo młody, młody człowiek, tak więc to była błyskotliwa kariera dyplomatyczna, czy ogólnie państwowa, ogólnie partyjna zresztą też i trudno mówić, żeby oni się nie zgadzali z systemem, skoro ten system aktywnie współtworzyli. Natomiast wiadomo, to się zaczyna rzeczywiście powoli rozjeżdżać. Tutaj wchodzimy no, w takie rzeczy, które, których ja bardzo ostrożnie starałem się analizować, no bo próbuję wejść komuś w głowę, mówiąc, mówiąc brzydko, no i to jest oczywiście operacja bardzo trudna i delikatna i trzeba tutaj uważać, żeby, no, kontynuując to nieszczęsne porównanie z buciorami do tej głowy. Nie wejść, tak więc starałem się jednak działać dość delikatnie, ale mam wrażenie, że w przypadku Spasowskiego zadziałała mm, zasada kropla drąży skałę. Otóż y, i tutaj jest bardzo du duża rola żony Romualda Wandy, która była y, wierzącą, praktykującą katoliczką, niechętną w sumie systemowi i ona. No, z roku na rok, z dekady na dekadę gdzieś tą skałę właśnie drążyła. Do tego doszły takie osobiste tragedie w życiu Spasowskiego na czele z samobójstwem jego syna w grudniu 1970 roku, w momencie, w którym rodzina przebywała w Indiach na placówce dyplomatycznej. No i tam no, z różnych względów, może też nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale syn Romualda, Władysław popełnił samobójstwo. Zresztą tak samo się nazywał Władysław Spasowski, nazywał się również ojciec Romualda, który również popełnił samobójstwo. W 1941 roku był takim znanym Władysław Spasowski, znanym działaczem takim komunistycznym, lewicowym, który no, w, po tym, jak Hitler najechał na Rosję, jakby też w takim no, poczuciu, że ta Polska już nie ma szans na narodzenie na się, czy, 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 czy ten komunizm na jakąś ofensywę, no, popełnił samobójstwo. To też jest niezwykły życiorys w cieniu dwóch samobójstw, prawda? Ojca i syna, którzy nazywali się tak samo. To też jest takie dość przejmujące. No i gdzieś to był proces, który trwał, trwał długo na pewno. W przypadku ruraża myślę, że też. ruraż był przykładem takiej osoby, tylko żeby to źle nie zabrzmiało, takiego bezserwisera, który zawsze uważał, że ma, że ma rację i wie więcej. Tylko, że on naprawdę często miał rację i naprawdę wiedział dużo, bo był rzeczywiście człowiekiem bardzo inteligentnym i błyskotliwym. I w pewnym momencie po prostu ten socjalizm stał się dla niego za, za, za wąski, prawda? Za, 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 za mały. To, to, to siłą rzeczy prowadziło do tego, że on się kłócił z różnymi tam aparatczykami, z różnymi swoimi przełożonymi, bo rzeczywiście po prostu to był taki człowiek idealny, który by się idealnie sprawdził w systemie kapitalistycznym, w sensie był taki self-made man, bardzo inteligentny, pracowity, błyskotliwy, no nie pasujący trochę do tego systemu. Tak więc w tych osobowościach już samych można szukać jakichś przyczyn, no i do tego do dochodzą dwa zapłony, powiedzmy. Bardzo to upraszczam oczywiście, aż, aż sam. Czuję smak do siebie, jak, jak mocno to upraszczam, no ale no, oczywiście trochę przesadzam też w drugą stronę. Zniuansowanie i rozwinięcie tych test można znaleźć w książce, które teraz głoszę. Otóż dwa mamy takie zapłony: to jest Narodziny Solidarności, no i stan wojenny. Narodziny Solidarności, dlatego że obaj przyjęli to bardzo pozytywnie już przebywając na swoich placówkach, prawie, no bo Ruraż wyjechał w styczniu 81 roku, powiedzmy, a ta Solidarność jeszcze młoda, no Spasowski już w tych Stanach od dłuższego czasu jest, nadchodzi ta Solidarność i oni stają się piewcami właśnie tego dialogu, prawda, że to jest bardzo dobry moment, że partia też powinna tutaj pójść na, na kompromis, że właśnie dążyć do pojednania, czyli są też kojarzeni jako ludzie, no może nie ludzie Solidarności, bez przesady, ale ludzie, którzy są zainteresowani w tym projekcie, prawda, i nie widzą tutaj jakby sprzeczności z rządami władz, Co oczywiście w momencie, w którym następuje 13 grudnia okazuje się zupełnie no, postawieniem na, na złego konia i oni też mieli świadomość tego, że to będzie im policzone przez nowe władze wojskowe. I tutaj dochodzi czynnik jeszcze bardzo ważny właśnie w okresie karnawału Solidarności. Otóż tak się stało, znowu to podobieństwo między nimi, że obaj w tym czasie, w tym okresie karnawału Solidarności, a, a mówiąc precyzyjnie mniej więcej w lecie 81 roku, sprowadzili swoich najbliższych odpowiednio do Stanów i do Japonii. To znaczy oczywiście Romuald z żoną był w Waszyngtonie, ale latem 1981 roku przyjechała do nich córka z zięciem na roczne stypendium naukowe. Z kolei w mniej więcej tym samym czasie do Rurarzów, czyli do Zdzisława i jego żony Janiny, przyjechała córka, Ewa. Mówiąc językiem takim socjologicznym, bardzo to obniża koszty migracji, czy koszty tej decyzji, no bo już są, moi najbliżsi są z nami, prawda? To, to zmienia postać rzeczy. W dodatku, i to jest przykład bardzo mocny u, u Spasowskiego, tutaj chyba decydujący, taki ostatecznie decydujący, jeszcze przed stanem wojennym, okazał się motyw powrotu. To znaczy, on otrzymał decyzję, ostatecznie potwierdzono w listopadzie 81. roku, że będzie odwołany z tej placówki. Że będzie odwołany już w styczniu 82. roku. No i w momencie, w który następuje 13 grudnia, to gdzie on ma wracać, prawda? Będzie to oznaczało rozłąkę z tą córką, która już w Stanach jest, no, która nie, nie przyjedzie no, jak osoba prywatna raczej, no bo można by próbować, ona jest na tym stypendium w Stanach Zjednoczonych, zamierza to stypendium prawda, zrealizować do końca, nie wiadomo, loty są wstrzymane, czyli to rozłąka z najbliższymi, perspektywa powrotu do tej, tej, tego kraju, który nagle stał się krajem stanu wojennego, perspektywa rozliczeń z tego poparcia dla Solidarności, którego Spasowski udzielał wcześniej, no moim zdaniem to był moment decydujący. Przy czym wcale nie odbieram, że to też nie zabrzmiało źle, autentycznego poczucia oburzenia stanu wojennego, niezgody na to, co zrobił generał Jaruzelski, to jeszcze poczucia, że ja nie mogę dłużej filmować tego systemu. Tutaj te jakby czynniki prozaiczne, rodzinne, bardzo takie prozopograficzne wcale nie muszą przeczyć tym wzniosłym, szlachetnym odruchom po prostu sumienia. No to nie ma nic sprzecznego. Natomiast w przypadku Ruraża nie było takiej jednej decyzji, bo on był świeżo mianowanym tym ambasadorem, więc nie mógł się spodziewać takiego szybkiego odwołania, no chyba, że za to poparcie dla Solidarności nagle by został karnie odwołany. To też nie jest wykluczone. Natomiast u niego on był człowiekiem impulsywnym. On działał rzeczywiście czasem tak bardzo spontanicznie, i myślę, że ten stan wojenny u niego był rzeczywiście tym impulsem, tym totalnym już takim zapłonem. Tutaj te rzeczy rodzinne też odgrywały może rolę, ale mniejszą, ale on po prostu rzeczywiście stwierdził. On zawsze, no, jakby mówił, co myślał, wbrew pozorom, mimo tego, że robił tą karierę w PRL-u, potrafił mieć taką w sobie wewnętrzną wolność, oczywiście ograniczoną, nie, nie przesadzajmy. Po prostu stwierdził, że nie. Ja się na to po prostu nie zgadzam. Poza tym był to człowiek, i żeby też coś źle nie zabrzmiało, który lubił być w centrum uwagi, lubił błyszczeć, lubił głosić swoje poglądy. Uważam, że nic z tym złego. No i on też jakby przez tą ucieczkę no, znalazł się w tym centrum uwagi, no bo media się zainteresowały, prawda, był przesłuchiwany przed Kongresem Amerykańskim, mógł głosić swoje poglądy, później rozwijał bardzo bogatą publicystykę w prasie migracyjnej i... I zachodniej zresztą po części też, gdzie bardzo mocno właśnie głosił swoje różne, w bardziej egzotyczne poglądy gospodarcze, polityczne, historiograficzne. Więc, też taki element no, jakby chęci bycia ważnym, moim zdaniem, nic z tym złego, odegrał dużą, dużą rolę. Natomiast bez Solidarności, najpierw, i bez stanu wojennego później. Prawdopodobnie do tych ucieczek by nie doszło. To jeszcze wrócę na chwilę do ojca Spasowskiego, jakie były losy spasowski w czasie okupacji. To jest też bardzo ciekawa historia, opisywana zresztą przez samego Spasowskiego w jego wspomnieniach. Rok temu te wspomnienia wyszły, wyszły w tłumaczeniu polskim, po raz pierwszy to jest też ciekawe, bo one w oryginalnym dla angielskim zostały opublikowane w 1986 roku, i dopiero po tych prawie 40 latach zostało opublikowane w Polsce. Natomiast to sytuacja była taka, że Władysław Spasowski, senior, ten ojciec Romualda, był takim znanym, popularnym, szanowanym w pewnych kręgach działaczem no, komunistycznym, On nigdy do partii komunistycznej nie należał, ale był takim działaczem komunistycznym jeszcze przedwojennym. On był pedagogiem, później zresztą jego uczniowie nazywali się Spasowiakami. On mocno popierał stalinizm, Stalina i cały komunizm i w momencie, w którym wybucha wojna, zresztą ojciec i syn chcieli się przedostać na wschód. To trochę dość mętnie Ramuald opisuje, ale prawdopodobnie po to, żeby po prostu stanąć po stronie sowieckiej. Zresztą oni czynili starania też w ambasadzie chociażby sowieckiej w Berlinie, póki jeszcze stosunki między Berlinem a Moską były przyjazne, przynajmniej powierzchowniowo, żeby zyskać legalną zgodę na wyjazd do, do Rosji. I oni zostali zatrzymani powiedzmy w łapance, no też obracali się wokół takich środowisk robotniczych i to, że oni zostali wstrzymani w tym 40. roku jeszcze, w tym momencie jeszcze sojusz trwał między Rosjanami a Niemcami, tylko ich wypuszczono, no, to im wracali życie w tym momencie, więc było tak, że Spasowski musiał tam co dwa tygodnie się zgłaszać na gestapo, no, ale powiedzmy był tutaj działaczem komunistycznym, komunizm teoretycznie był sojusznikiem wtedy jeszcze nazistów, tak więc no nie spotkało go najgorsze, prawda, czyli nie był torturowany i nie był po prostu zamordowany przez gestapo, no ale w momencie, w którym następuje koniec drastyczny tej przyjaźni, mniej lub bardziej fałszywej, czyli w czerwcu 1941 roku, kiedy Hitler napada na Stalina, no to siłą rzeczy spasowcy zdają sobie sprawę, że to jest dla nich wyrok śmierci, no bo teraz komuniści są tymi najgorszymi wrogami. Właśnie na wieść o tym, że ten atak następuje, oni najpierw się ukrywają, a po właściwie po tych kilku tygodniach Spasowski stwierdził, że tak dużej nie da rady. Spasoki senior, że tak dużej rady nie da i popełnił samobójstwo przez zażycie cyjanku w ogrodzie botanicznym w Warszawie, po prostu siadł na ławce, napisał ostatnie jeszcze listy, też do syna pisał, widać jak ta ręka w prostym będzie przestaje pisać wyraźnie, bo Cyjanek zaczyna działać, są zachowane dokumenty no i popełnił samobójstwo. Romuald się ukrywał wtedy przez jakiś czas. Zresztą jego matka ze swoim drugim mężem, to była Anna Dryńska, ukrywała Żydów. Ma zresztą tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Ona mieszkała w Milanówku i tam w Milanówku w willi Róża robiono takie kryjówki dla ludności żydowskiej. Tam Romuald Spasowski też w czasie okupacji pomagał w ukrywaniu tych, tej ludności żydowskiej, czyli też taki bardzo piękny w sumie aspekt tego, tego życiorysu, czy rysu rodzinnego, a jednocześnie ta tra tragedia rodzinna, cień ojca, który właśnie w tym ostatnim liście, w ostatnich listach do Romualda kazał mu jakby nieść tę pochodnię socjalizmu, postępu ludzkości i wierności idei Marksa i Engelsa. I tym, tu, tym Spasowski zresztą tłumaczył, moim zdaniem jak najbardziej zasadnie, to jest psychologicznie bardzo wiarygodne, to swoje zaangażowanie w system, takie długie. No okej, okay, dostrzegał, że to nie jest ideał, ale no chciał być wierny temu Dziedzictwu ojcu. To jest wytłumaczenie dość wygodne, mówiąc brzydko, ale też wiarygodne. No, to, to samo się przez się rozumie, ale mamy ten kontrapunkt, ten drugi dramatyczny kontrapunkt w postaci drugiego samobójstwa, drugiego Władysława, tym razem syna osiemnastoletniego letniego syna, 19-letniego syna Romualda, właśnie w 1970 roku, który za nic nie chciał wracać do Polski. On by się uczył w szkole amerykańskiej. On był, nie cierpiał, nie nienawidził wręcz socjalizmu, nie wziął komunizmu, nie chciał do tej Polski wracać. Więc zupełnie inny punkt odniesienia, prawda? No do, do, do dziś, no, po powertowaniu po tych setek. Tysięcy dokumentów po napisaniu tych setek stron, nadal nie do końca potrafię prawda, sobie wyobrazić, co ten Romuald musiał odczuwać, prawda? No, gdzieś egzystując pomiędzy tymi dwoma samobójstwami. No, zadziwiająca, zadziwiająca rzecz, która na pewno rzutowała na ten cały proces decyzyjny. Najpierw trwania w systemie, później zrywania z tym systemem. Prawda? A kiedy Spasowski przestał się cieszyć dobrą opinią wśród sowieckich dyplomatów? I to jest trudno zweryfikować, bo właściwie z tych sowieckich dokumentów nie widzimy, nie znamy sowieckich dokumentów, które by gdzieś krytykowały Spasowskiego. On oczywiście w swoich wspomnieniach, no które są jednak trochę, no, czy zakłamane, może to jest źle powiedziane, subiektywne po prostu, które są po prostu subiektywne. On tam właściwie jakby to wziąć na za dobrą monetę, to by było, można wręcz wykuć tezę, że on był zawsze dysydentem i właściwie zawsze tymi, tym Sowietom się sprzeciwstawiał. No nie. Jeszcze w 81 roku chodził na comiesięczne spotkania organizowane przez ambasadorzy Zawarto Rosyjskiego w Waszyngtonie. Wypełniał wszystkie te rytuały związane z podległością Polski wobec dyplomacji sowieckiej. Tak więc on grał w tą grę. I nie widać przed ucieczką. Yy, Właściwie takich jednoznacznych głosów krytyki. Owszem, krytykowano go, że jest na przykład niedecyzyjny, że prowadzi jakiś tam chaos, bałagan, że być może tutaj właśnie za bardzo uwierzył Solidarności, choć oczywiście nie widziałem takiego dokumentu bezpośrednio sowieckiego, który by mówił, że Spasowski jest prosolidarnościowy. Tak więc to też, też ostrożnie. Tak więc no, nie był to ideał, były jakieś krytyki wobec, wobec niego, natomiast on do końca grał w tą grę, w tą grę pozorów. W ten teatr dyplomatyczny i wypełniał to. Oczywiście on wewnętrznie mógł się z tym już nie zgadzać w pewnym momencie, mógłby wręcz się tym brzydzić, ale to robił. W książce wspominasz, że w chwili prowadzenia stanu wojennego w PRL w ambasadzie w Tokio przebywała ciekawa postać Józef Cyrankiewicz. Tak, tak, tak. To też dość Jak się też... zachowywał? Co, co mówił o decyzji Jaruzelskiego? Nabrał wody w usta. był jednak doświadczony aparatczyk, od przecież dziesięcioleci, od samego zarania związany z tą ludową Polską. W tym momencie już emeryt, osoba cywilna, tam ze względów rodzinnych przybyła do tej ambasady, bo w ambasadzie tokijskiej pracowała po prostu jego rodzina, czy tam, o ile nie, nie pamiętam, synowa chyba, tak, nie chcę schować. Tutaj, tutaj jest, opisają to w książce, w każdym razie ze względów rodzinnych prywatnie przebywał w w Tokio akurat w tym, w tym momencie, no i trafił trochę jak ślifa w kompot, no bo najpierw stan wojenny, czyli sytuacja bardzo gorączkowa, napięta. A zaraz potem ucieka, ucieka ruraż Są dość ciekawe, nawet wręcz śmieszne opisy rurażek tego ostatniego dnia 23 grudnia. Cyrankiewicz jak zwykle przyszedł na pogaduszki, prawda, tam na kawę do gabinetu ruraża. ruraż po prostu jak oparzony biega od jednego pokoju do drugiego jeszcze z rezydencją ambasadora właściwie była w tym samym budynku. Co ambasada. Więc taki rozgrączkowany, szykuje tą ucieczkę gdzieś, próbuje jeszcze grać dobrą minę do, do, do złej gry. Wpada do tego gabinetu, mówi: Zaraz porozmawiamy, prawda, towarzyszu Józefie, znowu wypada. Co kiedyś był taki zniesmaczony, podobno tym. Ale nie, nie, nie. Tutaj jakoś starano się ukryć to, to, tą sytuację. Właściwie nic o tym nie mówiono. Cerankiewicz później tam udało mu się wrócić po prostu po cichu do kraju. No, trafił na zły moment, ale nie wyciągnięto zupełnie tej, tej sytuacji. W tym momencie to już była osoba, prawda, nielicząca się w, się w polityce i która nie chciała absolutnie mieszać się do tego skandalu związanego z Rurarzem, tak więc pewnie też na jego prośbę dyskrecja została utrzymana. To porozmawiajmy o tym rozgorączkowaniu, ale tym razem po stronie służb PRL. Czy założono, że w wyniku ucieczki ambasadorów doszło do dekonspiracji rezydentów służb? Co zrobiono dla zminimalizowania strat, czy na przykład wycofania szpiegów z placówek? To jest ciekawa sprawa, bo oczywiście założono, że ta konspiracja nastąpiła, było to dość oczywiste, przy czym niepełna, o tyle, że ambasador jako taki nie musiał znać wszystkich członków rezydentury wywiadowczej, czy to cywilnej, czy wojskowej, ale znał siłą rzeczy rezydentów, no bo z nimi utrzymywał służbowy kontakt i to też oczywiście przez sieć nieformalnych kontaktów wiedział, albo przynajmniej bardzo mocno się domyślał, kto dla danej rezydentury mógł pracować. Pamiętajmy, że w każdej placówce, no dobrze, w każdej większej może, chociaż Tokijska była akurat mała, ale mimo wszystko, funkcjonowała rezydentura wywiadu cywilnego związana z Departamentem I i rezydentura wywiadu wojskowego związana najczęściej z Zarządem II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W momencie, w którym oni uciekli, to oba te wywiady, czy obie te służby założyły, że nastąpiła dekonspiracja tych rezydentur. Było to założenie logiczne i, i trafne. Co więcej, dodatkowym smaczkiem tej historii jest to, że zarówno Spasowski, jak i Rurasz sami mieli związki ze służbami specjalnymi. Akurat w przypadku Spasowskiego one skończyły się w latach 60., ale on był bardzo czynnym i skutecznie działającym agentem Zarządu Drugiego Wywiadu Wojskowego już w latach 40. i na początku lat 50., zwłaszcza kiedy był w Londynie, pierwszym sekretarzem na początku lat 50., on uczestniczył w takiej dużej akcji chociażby ściągania fizyków angielskich do, do Polski, tak więc te, te związki były. Natomiast Ruraż formalnie, jeszcze jadąc do Tokio w 1981 roku, formalnie pozostawał, że tak powiem, na, na ewidencji zarządu drugiego jako tajny współpracownik. No już w tym momencie nieaktywny, bo raczej ambasador, no zamrażano współpracę z kimś, kto zostawał takim szanowanym dyplomatą, czy na takim stanowisku. No ale obaj te związki ze służbami też, też mieli i to siłą rzeczy założyły służby perelowskie, że oni no wszystko to, co się dowiedzieli przez te kilkadziesiąt lat, gdzie te związki utrzymywali, no, powiedzą Amerykanom, bo założenie jak najbardziej logiczne i trafne. Natomiast ciekawe jest też, co z tym zrobiono. Otóż z jednej strony oczywiście wybucha panika, trzeba było pisać raporty, tłumaczyć się, różne komisje były powoływane, no, każdy chciał oczywiście to odium dezertera, zdrajcy w cudzysłowie od siebie odrzucić. Natomiast jak popatrzymy sobie chociażby na, na przypadek japoński, no tam posada była dość mało, ten personel był dość nikły i ci zdekonspirowani agenci, oni tam siedzieli jeszcze dość długo. Dlaczego? Bo nie było kim im zastąpić. Akurat rezydent wywiadu cywilnego był jedynym tam, który znał język japoński na przykład. Więc to jest dość ciekawa rzecz, że rezydent wywiadu mógł być jednocześnie najbardziej merytorycznym pracownikiem. Tak więc okej, okay, no była to taka sytuacja dość dość może no, nie powiem, że ośmieszająca służby, ale pokazująca pewne ich ograniczenia, no że dekonspiracja zaszła, no, ale musimy trzymać tego oficera, bo nie mamy kim go zastąpić, prawda? I kto nam tu będzie mówił, co się dzieje, prawda? Przedko amerykańskim powiedzmy to było trochę, trochę łatwiej. Ale jest to też ciekawe, że te nie było tak, że od razu ktoś jest dekonspirowany, od razu jest panika, jest wycofywany w ciągu tygodnia. Nie, ci ludzie często jeszcze miesiącami tam siedzieli, no bo to pełnili po pierwsze funkcje też oficjalne, dyplomatyczne, no bo miały też te dwa etaty. No po drugie właśnie czasami trudno było ich, ich, ich zastąpić, nagle tutaj przygotować jakiegoś oficera, który ten trudny odcinek japoński by był sformułowany, tak więc jakby sprofilowany. Więc wbrew pozorom, no, no i tam siedzieli jeszcze dość, dość długo jako zdekonspirowani y, agenci czy rezydenci, no, co jest takim przytyczkiem może do tej y, takiej wizji wszechwładzy służb specjalnych i, i możliwości nieograniczonych. To przejdźmy do procesu. Jakie działania podjęto w celu udokumentowania zdrady? I jak to się stało, że w przypadku z pasowskiego służby powiedziały pas? To jest ciekawa historia. Może znaczy służby po części tak, ale na początku również prokuratura, bo po pierwsze weźmy pod uwagę to, że procesy sądowe, postępowanie sądowe, jakie było wszczęte od razu, było przede wszystkim działaniem propagandowym. Dlatego też w dzienniku telewizyjnym od razu po ucieczkach były zdjęcia czy materiały filmowe z rewizji w mieszkaniach. Od razu było ogłoszenie, że w willi prawda, Spasowskiego zostanie, oj, teraz aż już zapomniałem, czy w Spasowskiego czy uraża będzie zrobiony żołobek, prawda. Tak więc takie działania propagandowe zostały od razu wszczęte, a skazanie tych osób miało właśnie być takim czynnikiem jakby odstraszającym innych. Miał pokazać, zobaczcie, uciekniecie, to będziecie obiektami czarnej propagandy, będziemy was wyzywać od najgorszych zdrajców, wywlekać jakieś rzeczy osobiste, a w końcu skażemy was, was na śmierć. Natomiast sprawa nie okazała się taka, taka prosta, bo... No to trudno jednak udowodnić komuś zdradę i współpracę ze służbami specjalnymi. Okej, okay, w momencie, w którym oni uciekają, to można powiedzieć, no to jest ten dowód. Natomiast tutaj, żeby to propagandowo dobrze rozegrać, to nie, to nie jest tak, że oni przecież się oburzyli stanem wojny i uciekli. Oni byli zaprzedajnymi zdrajcami, którzy już od dziesięcioleci współpracowali z Amerykanami i na pasku amerykańskim realizowali właśnie te działania zgniłego z Zachodu. Natomiast zaczęto grzebać w tych życiorysach i, i z pasowskiego ruraża, i, i tam właściwie nie znaleziono żadnego. Jakieś poszlaki, oczywiście tak, też to tam pokazuje, że, że można pewne poszlaki szukać. Natomiast nie znaleziono żadnego przekonującego nawet z punktu widzenia propagandy no, dowodu, czy, czy śladu, czy wątku, który sugerowałby, że oni wcześniej już współpracowali ze służbami amerykańskimi. No tak więc trochę się to ta argumentacja nie trzymała tutaj jakby tej, tej linii wymaganej przez, przez władzę. I poza tym pewną dość niespodziewaną, nie, znaczy niezależność, to za dużo powiedziane, ale pewną margines swobody pokazała prokuratura która ostatecznie w pierwszym wyroku, w wyniku czego skazano Spasowskiego na ograniczony wyrok, tam bodajże 15 lat, prawda, po tych wszystkich jeszcze redukcjach. Więc to od razu ten proces znowu wznowiono i ostatecznie skazano go na karę śmierci. No ale to pokazywało, że jakby linia, argumentacja prawna była tutaj dość słaba. Ruraż od razu skazano na... Na karę śmierci. Zresztą ogłoszono to prawie, że równo w rocznicę stanu wojennego, tak więc też było oczywiście znaczące. Później pozbawiono również obywatelstwa polskiego, no i to były takie działania już odstraszające, ale no było to no, grubymi nićmi szyte. Właściwie w tym postawaniu ani służb specjalnych, prowadzonych no, potajemnie, ani w ogłaszanych prawda, wyrokach i ich uzasadnieniach nie udowodniono, że oni obaj, po pierwsze, współpracowali wcześniej z Amerykanami, a po drugie. Przygotowali tą ucieczkę właśnie na żądanie swoich mocodawców amerykańskich. Tego nie, udawało się, nie udało się udowodnić. Tak więc tutaj była ta słabość taka merytoryczna, można powiedzieć, tych zarzutów. A jakie skutki te ucieczki miały dla departamentu pierwszego i zarządu drugiego. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego? Niewielkie, no trzeba się było tłumaczyć. I rzeczywiście te tłumaczenia aż po, 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 po koniec lat 80. prowadzono, no ale to właściwie tyle. Oczywiście robiono reporty sugerujące, kogo Spasowski czy Rurasz mogli znać, prawda? Czyli to też dla niektórych oficerów, których oni, oni znali, czy współpracowników tajnych, no było utrudnienie, jeżeli nie zakończenie kariery powiedzmy operacyjnej. Chociaż to w miarę śledziłem i to właśnie nie jest tak, że ci zdekonspirowani agenci czy oficerowie, po tym jak już wrócili do, do, do Polski, są odwołani z tych placówek, to później ma, widzimy, że oni na przykład wyjeżdżają gdzieś jeszcze. E, może już nie na zachód, a na przykład do Afryki. Tak więc to też nie jest tak, że ta kariera zupełnie została e, zakończona tych oficerów zdekonspirowanych, tak bym ja powiedział, że te straty były bardziej wizerunkowe i propagandowe i, i takie właśnie w wymiarze bardziej symbolicznym, e, niż w takim wymiarze praktycznym, oczywiście bez przesady, bo to, co rurarz i Spasowski wiedzieli o działalności służb i o personelu tych służb, to Amerykanom powiedzieli. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast oni też nie byli no, na poziomie nie wiem, kuklińskiego, prawda, który z samego centrum sztabu generalnego no, miał tą wiedzę olbrzymią. Oni jednak tą wiedzę mieli bardzo wyrywkową i jednostkową, ale jednak mieli jest tam przez te kilkadziesiąt lat, więc niewątpliwie to, co wiedzieli, to Amerykanom powiedzieli. Natomiast nie wpłynęło to w jakimś wydatnym stopniu znacząco nie doprowadziło do jakiegoś kryzysu prawda, służb, tak jak doprowadziła ucieczka Józefa Światły, prawda, w 1953, później nagłośniona. No tutaj aż takiego efektu dla służb nie było. Co o oru... I z Pasowskim pisali dygnitarze PRL: Urban, Jaruzelski, Rakowski. No, że byli zdrajcami, że byli tutaj, prawda, niewdzięcznymi synami ludu, bo to ludowa ojczyzna ich wykarmiła, a oni, prawda, ucięli tą rękę, która ich wykarmiła. Zwracano uwagę na ich niskie pobudki, znaczy rzekomo, prawda, tak mówię, referuje to, co mówiono, na niskie pobudki takie że tylko finansowo chcieli, że właśnie dla poklasku, że realizowali to założenia, założenia Amerykanów, że byli po prostu zdrajcami, szpiegami, którzy, którzy uciekli. Wytykano im również. I to było jakieś, można to było, to było realne zaczepienie. Prze, przez tyle lat, przez te dziesięciolecia, no jakoś nie widzieli potrzeby ucieczki, prawda, jednak trwili tym systemie i go współtworzyli aktywnie, no to, to było prawdą akurat. Później krytykowano ich wypowiedzi, no bo oni tak siłą rzeczy, to jest dość naturalne, zaczęli twierdzić, że oni właściwie zawsze tego komunizmu nie lubili, że to im zawsze coś przeszkadzało, no to, to ironicznie to komentowano, ale nie przeszkadzało im to pobierać pensji, prawda, i wjeżdżać na placówki. Tak więc no, w tej argumentacji były takie elementy, które można realnie jakby wziąć pod uwagę i kreować jako jakiś element nie wiem, zarzutów czy właśnie takich pytań, wątpliwości co do tych ucieczek, ale oczywiście to było zanurzone w takim dość bagnistym, całej tej no, takiej czarnej propagandzie, dość, dość brutalnej, która nawet sugerowała jakieś problemy psychiczne. No przecież z budowej ojczyzny nikt zdrowy psychicznie nie ucieknie, prawda? Tak więc no, wyzywano ich tam nad najgorszych zdrajców, właśnie w, w, Judaszów, za, za te juda, judaszowe srebrniki. E, to jest ciekawe, taki język biblijny był używany często w tej propagandzie, to jest dość charakterystyczne. Natomiast tak to jest taki typowy element czarnej propagandy w takim wydaniu no, właściwie neo -stalinowskim, który odrodził się po 13 grudnia 1981 roku i zestawiano oczywiście z ekstremą Solidarności, e, zestawiano mm, z no, no, realnymi e, agentami CIA, jak na przykład Bogdan e, Walewski, który był prawdziwym e, wieloletnim agentem CIA, został też z, z zatrzymany. E, w okresie Solidarności. Jego zestawiano prawda, Walewski, Rurarz, Spasowski. Bo stawiano to na jednym też, wszystko jednym, do jednego worka wrzucano. Tak więc wszystkie takie elementy czarnej propagandy, które możemy sobie wyobrazić, jakie władza w okresie stanu wojennego mogła postulować wobec osoby, obiektu tej czarnej propagandy, no to w stosunku do Rurarza Spasowskiego stosowano. To zostawmy propagandę PRL, a przejdźmy na zachód. Jak prezentowano uciekinierów na falach wolnej Europy i głosu amerykiczy? Ich ucieczka sprawiła, że dla środowiska migracyjnych stali się wiarygodni? Nie do końca. Tutaj należałoby dwa porządki może wyśledzić. Z jednej strony, nie oszukujmy się, że dla administracji Regana ucieczka Ruraża i Spasowskiego była bardzo dużym prezentem. Propagandowym, takim wizerunkowym, no to mogło pokazać, że rzeczywiście Polacy, nawet dygnitarze komunistyczni nie zgadzają się na stan wojenny i bardzo mocno wykorzystywano ich medialnie ale też politycznie, bo Spasowski już 22 grudnia, czyli 3 dni właśnie, 2,5 dni, dnia po ucieczce spotkał się w gabinecie owalnym z Reganem i jego świtą. Było to mocno nagłośnione medialnie. Do takiej przestrzeni publicznej przeszło słynne zdjęcie Regana właśnie z Romualdem i Wandą Spasowskimi, kiedy to Regan odprowadza ich do samochodu, pada deszcz przed Białym Domem i Regan z parasolką, prawda, parasolem dużym takim zasłania, zasłania Wandę, która tak się do, nie, do jego ramienia przytula, takie bardzo znaczące zdjęcie. I to było wykorzystywane przez Amerykanów bardzo, bardzo mocno. Z kolei, jak już mówiłem, Ruraż kilka dni później, 28 bodaj czy 29 grudnia 1981 roku, ma takie wystąpienie, przed, przesłuchanie przed Kongresową Komisją Praw Człowieka. Później obaj uczestniczą w tym słynnym programie Let Poland be Poland, czyli żeby Polska była Polską na danym w końcu stycznia 1982 roku, kiedy to gwiazdy no, polityki i popkultury właśnie potępiały stan wojenny i wspierały solidarność, natomiast tak to wykorzystywanie takie też, też propagandowe, tylko no, neutralne może tego słowa znaczeniu, przez amerykańską stronę było bardzo mocne i tutaj dla Regana to była bardzo dobra okazja. Natomiast jeśli chodzi o Polonię, czy Polonię to jest słowo, które nie, nie jest bardzo lubiane przez emigrację czy diasporę polską, to właśnie przez emigrację Sytuacja jest bardziej złożona. Na falach głosu Ameryki i wolnej Europy yy, chwalono te decyzje. No nie oszukujmy się, te re, re, rozgłośnie nie mogły prowadzić polityki innej niż Amerykanie, którzy opłacali te rozgłośnie po prostu. Yy, ale myślę, że szczerze yy, Nowak Jeziorański w latach 90-tych yy, bardzo jakby popierał to, co to, to zrobili Spasowski i, i Ruraż, I to interpretowano bardzo pozytywnie, jako właśnie przykład tego, że nawet dygnitarze partyjni rezygnują z tego, dostrzegają ten dramat, który działo się w Polsce i przechodzą na naszą stronę, i należy ich teraz popierać, bo oni potrafią nam dużo powiedzieć o tym o na duże komunizm, bo siedzieli tam od wewnątrz, mogą nam opisać te wszystkie mechanizmy, pokazać właśnie te przekłady łamania e, praw człowieka najszerzej rozumianych, i tak dalej. Natomiast środowiska migracyjne, no, mamy tam też pewną dozę nieufności jednak, no, nie oszukujmy się. E, Będą głnikami operował. Powiedzmy, że Ruraż potrafił sobie znaleźć taką niszę wśród polonii szikagowskiej, gdzie publikował i książki, publikował artykuły. Tak więc to nie jest tak, że wszyscy tu nagle byli nieufni, ale była rzeczywiście spora grupa, gdzieś może związana z Kongresem Polonii Amerykańskiej z też z dużą częścią organizacji tych solidarnościowych tworzonych w latach 70. nowych. Gdzie, gdzie patrzono z pewnym dystansem na nich, jakby dostrzegając no, przede wszystkim to, że oni przez te kilkadziesiąt lat jakoś firmowali ten system i, i teraz trudno uznać ich za sumienie narodu, że będą nam mówić, jak komunizm jest zły i jak należy tutaj obalać ten komunizm. Jednak wypominano im to, no, jest to jakoś zrozumiałe, prawda? to jednak to tkwienie przez dziesięciolecia w systemie, współtworzenie tego systemu i zwłaszcza wobec tego, że oni trochę zaczęli kreować, chciałbym to powiedzieć, no pewne takie tezy, czy, czy takie moralne, etyczne, to co wolno, to czego nie wolno, to co wypada, to, czego nie wypada, że to należy potępić, to należy działać, no to jednak podchodzono do tego z takim naturalnym nieufnością, no bo co nam tu będzie mówił jakiś dawny aparatczyk, co my mamy robić, a czego nie robić, prawda? Więc to rzeczywiście oni lubili wpadać w taki trochę mentorski ton, no co z jednak z ich backgroundem no mogło budzić rozdrażnienie, i takie rozdrażnienie rzeczywiście było widoczne, ale mieli również swoich obrońców wśród Polonii, tak więc obraz był wśród emigracji, wśród diaspory polskiej, niejednoznaczny obu tych ucieczek. To jakich oceniasz? Nawróceni grzesznicy, dezerterzy, patrioci? Czego jeszcze o nich nie wiemy? Pewnie źle by było, gdybym na te pytania odpowiedział definitywnie, bo to by świadczyło, że zbyt, zbytnio upraszczam rzeczywistość. Pewnie no, sami siebie do końca nie znamy. Nie potrafimy do końca odtwarzać własnych e, motywacji. Tak więc pewnie na 100% nie wnikniemy w mentalność obu tych osób, no, zwłaszcza, że też nie, nie ma okazji, już, żeby z nimi bezpośrednio porozmawiać. Zresztą taka rozmowa mogłaby więcej zaciemnić czasami niż powiedzieć, zwłaszcza, że oni jak się wydaje, jednak no, to, co myśleli, wylali na papier. Naprawdę to to, 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 ta, ta spuścizna jest bardzo, bardzo bogata. Myślę, że trochę wszystkiego po trochu no, można by tutaj dostrzec, bo można w ich życiorysach dostrzec elementy na jakiejś hipokryzji mimo wszystko. No, bo naprawdę, no, to tłumaczenie, to w ich wspomnieniach widać, że już od, właściwie od samego początku wiedzieliśmy, że ten system jest zły, że, że to jest, Rosjanie no, nie działają, no, ale no trzeba było wejść w ten system. No, bo jak, jak nie my, to kto? To gorsi przyjdą na, nasz, na nasze miejsce. To jest taka typowa narracja, która, to, która się pojawia dla byłych aparatczyków, którzy później gdzieś z tego zrezygnowali. No, i jest to nie, niezbyt przekonujące. I, i, ale zresztą oni potrafią chwilami przyznać, że oni po prostu uwierzyli w ten system. Oni w to weszli. Bo oni wierzyli, no, było to też po prostu między wierszami można wyczytać, nawet czasami potrafią stwierdzić, że po prostu bylibyśmy zaślepieni, byliśmy samolubni. To nam przynosiło korzyści, że rurarz to potrafił chyba bardziej niż Spasowski przyznać. Okej, okay, no byłem biednym chłopakiem ze wsi, dostałem wykształcenie, poszedłem do szkoły, jeździłem za granicę, miałem dobrą, y, dobrą pensję, no kurczę, ja wierzyłem w ten system. On no, potrafił to przyznać w pewnym momencie, Ale oczywiście zawsze jest ta pokusa i to widać u Spasowskiego rurarza, no ale ja wiedziałem, że tutaj będzie źle, że tutaj, tutaj właśnie to doprowadzi do czegoś złego, że to mi się bardzo już nie podobało od początku. No okej, okay, może, ale, no, ale też niekoniecznie. No, ale to jest ludzkie, no kurczę, no, nikt nie jest z nas takim chodzącym ideałem i myślę, że oni w pewnym momencie do dłuższego, jak to było długo, to już możemy debatować, to w książce staram się pokazać, no wierzyli w ten system, weszli w to, bo wierzyli, no się po prostu opłacało, było to zapewnienie im pewnego życia. Pamiętajmy, że oni właściwie więcej czasu przebywali za granicą niż w Polsce. Ja sobie to policzyłem, ile oni od 45 do 81 roku przebywali w Polsce, a ile za granicą i właściwie wyszło mi, że więcej za granicą. Więc oni też no, tego życia polskiego, takiej tej polskiej, szarej, przaśnej rzeczywistości do końca nie znali. ci się uczyły w zagranicznych szkołach. Oni sami pobierali pensje w dolarach prawda też, a nie tylko w złotówkach. No, oni żyli no, na szczycie. Na szczycie też taką stronę materialnej po prostu. No ale kurczę, no, jednak uciekli. To nie jest tak, żeby do końca jakimiś hipokrytami tutaj machali na wszystko ręką. No jednak uciekli. Pamiętajmy, że ta ucieczka była jednak skokiem w nieznane. Znaczy tak, Spasowski szedł już na emeryturę właściwie. Tak więc, no, może by tam kogoś ciągano za tą, za, za tą współpracę z Solidarnością, ale bez przesady, on po prostu by był na emeryturze. No, prawdopodobnie by tam na tej emeryturze go ściągnięto i by sobie na tej emeryturze dyplomatycznie nie tak złej wcale, żył w tej Polsce, prawda? Ruraż był właściwie, dopiero rozkręcała się ta jego kariera i znając jego błyskotliwość i takie obeznania, on by gdzieś to wykręcił, tego, tą solidarność, ten ogon kota, czy tak to, to się mówi, być może by się jeszcze wybronił. Więc oni skoczyli w nieznane. Zrezygnowali jednak z tego życia uprzywilejowanego w tym establishmentie na właściwie jakieś zasiłki, nie wiadomo jakie, na tym zachodzie. Dobrze, była to chwila sławy. Była chwila blasków leszy, prawda? Było poczucie ważności, że oto my tutaj teraz demaskujemy ten system, słucha nas Regan, słucha nas prasa, słuchają nas media, wszyscy. No ale to byli na tyle jednak dojrzali, myślący ludzie, żeby wiedzieć, że to minie. Po tym pierwszym okresie to minie. I nastąpi proza życia, gdzie trzeba się ukrywać właściwie. Pod... Akurat oni nie przybrali nazwisk fałszywych, no ale to też nie czuli się bardzo bezpiecznie. Zresztą były podchody pod nich służb, które koniecznie chciały zdobyć adresy zamieszkania i Ruraża Spasowskiego. Po co? No właśnie, po co? Nigdzie to nie zostało dookreślone. Mamy to poczucie właśnie, że oni wiedzieli, że będą obiektami nagonki propagandowej, no, że będą też znali dawnych defektorów, chociaż z Związku Sowieckiego czy innych, którzy wcale mi się jakoś super nie wiodą na tym zachodzie. Były tam jakieś renty otrzymywane przez departament Stanu, czy znaczy przyznawane przez departament Stanu, ale to nie był poziom życia, jaki oni znali jeszcze z tej dyplomacji. To są jakieś mieszkania gdzieś tam wynajmowane kątem w ukryciu. To jest nie, obaj nie znaleźli już stałej pracy, po tym, jak się wyprowadzili. To jest jednak rozłąka no jest z tymi najbliższymi, bo dzieci są z nami, ale jest dalsza rodzina prawda, w kraju. Tak więc to nie była decyzja koniunkturalna. Oni byli do pewnego momentu koniunkturalistami, bo trwali w tym systemie, go tworzyli, ale tego 13 grudnia, czy po 13 grudnia, w momencie ucieczki, no, zdecydowali się na, na czyn niekoniunkturalny. Nie, nie, nie Oczywiście on był łagodzony tym, że obaj mieli przy sobie bliskich. E, no obaj spodziewali się może jakichś problemów w tym kraju. nie chcieli wracać do tego stanu wojennego. ok, no ale trzeba było jednak tę decyzję podjąć i podjęli ją tylko oni, a nie inni. I to jest ciekawe. Odsyłamy zatem Państwa do najnowszej książki Patryka Pleskota, dwa tomy, które czyta się naprawdę świetnie. Zapraszam do zakładki e-booki na stronie głównej IPN, do lektury książki profesora Patryka Pleskota, Kłopotliwa Panna S, postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL 1980-1989, w której znajdziecie również informacje o ucieczce dyplomatów. Przykłady tego, jak w prasie PRL informowano o ucieczce, znajdziecie w publikacji "Środki masowego zakłamania" godzinówki w okresie stanu wojennego, pod redakcją Sebastiana Ligarskiego, również dostępnej do pobrania w zakładce e-booki. Gościem dzisiejszego odcinka był doktor habilitowany Patryk Pleskot, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, naczelnik oddziałowego biura badań historycznych IPN w Warszawie, autor dwutomowej książki Ruraż Spasowski Żywoty równoległe wokół ucieczek ambasadorów PRL w grudniu 1981 roku. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelni, czyli PN.